Dzień dobry, witam się z wami od samego rana z kawą i z ciachem, a nawet dwoma, chociaż nie wiem, czy trzy ja zjem, dwa, bo jedno jest bardzo syte. Chciałam wam polecić te ciasteczka. Zobaczycie, jak one pięknie wyglądają. Są bardzo mięciutkie, z białą i z ciemną czekoladą. Można je kupić w Rewe. Wstawiłam specjalnie papierek dla tych z Niemiec. Nazywają się tak i są przepyszne. Polecam. Pycha. Także dzień dobry i życzcie mi smacznej kawusi. Dobrze, jedziemy do sklepu na zakupy. Już się ogarnę, mamy już swoją kurtkę z lumpa swoją drogą, taką fajną. I lecimy, bo już słyszę Kuba, że mnie pogania, także nie pogadam do was teraz. Później tak. Słuchajcie, jestem w trakcie robienia ciasta. Oczywiście sobie włosy związałam, czyli już to wszystko rozpuściłam, to mi się musi ostudzić. W międzyczasie przyszła mi paczka z Asosa. Są to buty, także otworzymy sobie wspólnie. Mam nadzieję, że będą mi dobre, bo są bez zamka. I zastanawiałam, czy w ogóle je zamawiać. Ale tak mi się spodobało. I w ogóle w tym roku mi się mało co buty podobają, a te mi się spodobały, to mówię, zamówię. Zobaczymy, najwyżej przecież odeślę. I do tego sobie zamówiłam czapkę oczywiście, bo ta druga czapka, o której wam mówiłam, bo żeby nie płacić za wysyłkę, to wolałam wziąć paczkę i wtedy wysyłka jest za darmo. Czyli czapkę dobrać coś, wtedy mi wyszło za darmo. Buty bez kartonika. Pierwsza się z tym spotkałam, słuchajcie, żeby były buty, patrzcie, bez kartona. Dziwne, co? Czy im będą niedobre, to jak ja mam je odesłać? Wyglądają tak i już mi się podobają. Prawda? To nie są ocieplane buty. Tak wyglądają. Na traperku. I tego jest czapka. Jack Wolfskin, to jest jakaś firmowa, ona była w ogóle dużo przeceniona. Czy ja tam nie biorę czapek do firmy, tylko do jakby, że mi się podoba, ale miała być biała. Uuu, patrzcie, jak ona zacieplana w środku. No proszę. Ale miała być biała, a jest, widzę, beżowa. Dosłownie taki kolor mam. No ale jak jedna będzie brudna, to fajnie, że jest czarna, to wiecie, nie będzie widać brudu. Rozpuszczę na razie włosy. I przymierzymy. No fajna. Czupeczka na tak. Ale buty? Przymierzam. W sensie, jak będą się łatwo wzuwać, to okej. Czekaj, czy to się właśnie łatwo wzuwać, czy ciężko. Zaraz razem to ze mną sprawdzić. No tak, powiem wam. O matko, powiem wam, że bardzo fajnie wygląda na nodze. Ale bardzo ciężko się go wsuwa. Założyłam jednego. I to jest w ogóle tak to ciasne. Że niestety nie. Patrzcie, kurde, jeszcze mój włos. O. I mój ciapek. Idę do lusterka. No tak wygląda. Wygląda fajnie. Ale zakłada go się za ciasno. Także no niestety. Też tak ciasny but. No i w dalszym ciągu jestem bez butów. Chociaż kurtkę mam. Czapkę też zostawię, bo jest fajna. Czapeczkę zostawiamy.
ale buty idą do odsyłki. Niestety jestem zła, bo nic mi się w tym roku nie podoba. Już wiem, że takie buty wciągane z gumą, bez zamka, to nie dla mnie. Ale boba fajna. Czapek nigdy nie za wiele, a butów będziemy szukać dalej. Słuchajcie, mamy dzień kolejny. Ja się wczoraj do was nie odzywałam nic i ostrość, jest strasznie ciemno. Właśnie wam skończyłam nagrywać haul zakupowy z Rossmana, z Shein, z AliExpress i z Kika. Będą też jakieś rzeczy świąteczne, więc wam je pokażę. I będą albo przed tym vlogiem, albo już są. Chyba po tym vlogu będą, także wyczekujcie. I wczoraj już się do was nie odzywam, tylko wam pokazałam... ostrość, coś mnie nie oszczy, nie? Tylko wam pokazałam tą... tę paczkę z tymi butami i z tą czapką. Tą czapkę zostawiam, aczkolwiek miała być biała. Nie jest biała, ale jest fajna i ma czarną od spodu, to wiecie, nie będzie widać brudnego od podkładu, się śmieję. Więc zostawiam te buty, tak jak mówiłam, odsyłam. I później się do was nic nie odzywałam, bo przyszli do nas znajomi. Słuchajcie, miałam robione domowe kreatynowanie, prostowanie włosów. I aczkolwiek powiem wam, że jak chyba nie pójdziecie do salonu, to to wam nic nie pomoże, bo to wygląda tak, jak bym sobie po prostu włosy wyprostowała i na drugi dzień już mam takie średnie, więc chyba 6 godzin poszło się pip. No nie wiem, jeszcze jutro dopiero mogę je umyć i zobaczyć, dzisiaj sobie jeszcze je przeprostuję. Długo czasochłonne, powiem wam, że póki co efekt jest średni i chyba dopiero pójdę do salonu. Na jakiś botoks czy kreatynę, nie wiem, zobaczę, zastanowię się, ale to jeszcze też nie wiem kiedy, bo w grudniu nie mam na to kompletnie czasu. Ale fajnie, że sobie spędziliśmy czas, chłopacy sobie grali w playa, my sobie robiliśmy włosy, poszliśmy sobie na kebaba, kawkę, ciacho, także fajnie spędziliśmy sobie wieczór, długi wieczór, raczej popołudnie z wieczorem tak naprawdę. Teraz wam nagram ten haul, robię leczo. Będziemy sobie jedli leczo, no i nagram wam takiego jakiegoś fajnego, nie wiem, dzisiejszego dnia vloga. Przetestujemy sobie jedną rzecz, którą wam pokażę w tym vlogu z tego hola, bo wam powiedziałam, coś sobie przetestujemy, także sobie przetestujemy. No, miało być to w tym vlogu, ale jednak ten hol rozdzieliłam, także mówię tam, że sobie to przetestujemy. Ale to nie przetestujemy w holu, tylko właśnie w tym vlogu, bo rozdzieliłam, bo oczywiście się rozgadałam. Ma fajne, piękne tło. I w ogóle wydaje mi się, że dziwnie wygląda, bo mam takie małe oczka, a tak mi się wydaje, dlatego że już tracę wszystkie prawie rzęsy doczepiane, ale jeszcze mi się nie chce malować, także wydaje mi się, że tak jakoś dziwnie wyglądam, tak łyso i tak byłam chora, bo mam tak mało tych rzęs, tak niewyraźnie, no ale za chwilę zaczniemy malować znowu te rzęsy. Dobra, ja na razie, słuchajcie, kończę, idę robić to leczo, później wam pokażę i zobaczymy, co jeszcze porobimy. Przetestujemy sobie ten róż, więc w sumie wam mogę powiedzieć, że to jest róż i tak dalej. Słuchajcie, jest ciemno, więc siedzę pod całym oknem, przez co się śmieję, że widzicie moje wszystkie niedoskonałości. No ale w sumie dobre światło. Tam mam jeszcze pranie do pochowania swoją drogą, ale żeby póki jest tak widno i póki nie zasłaniam zasłon, to przyszłam sobie wytestować z wami ten róż. I powiem wam, że było bardzo dużo do kolorów. Tutaj mam lusterko do wyboru. Zaraz sobie go przetestujemy. Idę montować zaraz film. Tak on wygląda. Shiglam. Jest na niego na Shein. Jest na niego duży. Jak kto nie oglądał filmu, to nie jest Shein. Jest na niego duży popyt, że tak powiem. I róż w sumie. Nie wiem. Ja tu nakładam. Wow. Patrzcie na to. I tak patrzę w podgląd. Tam Beauty Blender bardzo brudny. Ale sprawdźmy. Nie wiem, ja tak sobie nakładam tutaj chyba róż, tak? Na policzku. Bo tu rozświetlacz, nie? Tu bronzer. No i róż. Ja tak zawsze tutaj wklepuję. O mam, o mamo. Patrzcie. Mm.
teraz mam całe poliki czerwone. Tylko się mniej w ogóle nakłada. Po kropeczce. Niektórzy robią, że oni sobie tak robią tutaj, na nos i tu. Tak to wygląda. No powiem wam, że... fajny. Będę używać. Bardzo ładny, wam powiem, odcień. Nie chciałam takiego typowo różowego, ale taki trochę pomarańczowo-brzoskwiniowy odcień. Jak gdzieś jest, to wam w sumie może od razu powiem. O, Rose Ritual. Tak się nazywa. Ładny. Też są bronzery. Z tego tylko, że ja bronzery mam w płynie 2. Rozświetlacz też mam taki, ale na mokro też mam. Różu nie mam, tylko że zamówiłam sobie róż i powiem wam, jestem na tak 20 kilka złotych, czy niecałe. Czekajcie, wam się może bardziej pokażę. No, ładnie. Ja jestem na tak. I słuchajcie, co pogadanka mała. Jak już tutaj jestem, kręcę vloga. Zaraz sprzątam pranie. Skończyliśmy pracę dodatkową, bo ja tak o tej pracy wam gadałam, także już zakończyliśmy się. Bardzo cieszę, w końcu możemy sobie odpocząć. W naszej pracy mamy w końcu jedną zmianę, bo też już nie mieli tej pracy, także wszyscy chodzimy tylko na jedną zmianę, więc już nie ma tych ciężkich popołudniówek, więc też na plus. Zaraz jeszcze muszę wyprostować włosy, kolejna rzecz. Mam bardzo w ogóle teraz żółte, że ja sobie muszę już schłodzić, bo zauważyłam, że ta kreatyna jakby wyżera kolor. I co wam chciałam pogadać? Co wam chciałam pogadać? Co wam chciałam powiedzieć? Ale wtedy, że mam tyle do powiedzenia, jak zaczynam nagrywać, to ja już nic nie wiem. Chciałam wam polecić jakieś kosmetyki. Teraz nie pamiętam, co wam chciałam... co wam chciałam polecić, to nie pamiętam. Coś chciałam wam powiedzieć. Ja idę po telefon, bo wiecie co, ja sobie coś wam chcę powiedzieć, przekazać, to sobie zawsze w telefonie zapisuję, więc idę po telefon i zaraz wam powiem. Tylko pytanie, czy ja teraz znajdę, bo ja mam tyle tych różnych takich inspiracji i takich rzeczy na święta. Teraz powiem wam, że jest multum tego wszystkiego na internecie, co na święta. I ja sobie robię aby screeny. I patrzcie, w Rossmanie na przykład. Takie babeczki do kąpieli. Oczywiście jest screen. Tak. I później ja je łażę po tych sklepach i kupuję to, co sobie poskrinowałam i szukam. I oczywiście później już większości nie ma, no bo to tak zawsze jest. W Lidlu, patrzcie, takie ładne świąteczne mydełka. W Polsce oczywiście, u nas w Niemczech ich nie ma i nigdy nie było takich edycji. I wiecznie mam tam jakieś te. To ja mam z wczoraj efekt w ogóle włosów tej kreatyny. Zobaczcie, jak już mam odrost. Tak mi szybko włosy rosną, tutaj w trakcie. Tak mi szybko włosy rosną, że we wrześniu miałam przed ślubem robione i z listopad już mam takie ogromne, raczej ja nie mam, wiecie, do samego końca podciągane, tylko taki, żeby to naturalnie wyglądało, ale i tak widzę, że miałam w ogóle wyżej i ile już to ja piję, ile już to rosło. Ja piję po krzywej, myślę, że to też ma wpływ na to. Co ja wam chciałam powiedzieć? W ogóle będę zmieniać nazwę na YouTubie. Więc może jak już oglądacie tego vloga, to ta nazwa na YouTubie już jest zmieniona i będę zmieniać na sajcie swoje imię i nazwisko obecne. Także już możecie zobaczyć, może, mam nadzieję, że tak, dobra, to powiedzmy, umówmy się, jak widzicie tego vloga, to już jest pełna nazwa, moje imię i nazwisko. Bo to Karolcia, a AXZD to jest takie już trochę dziecinne. Ja to zakładałam bardzo dawno.
Aha, i będziemy jeszcze dzisiaj sobie pościel zmieniać, także pościel zmieniać, zamówiłam, słuchajcie, kolejne buty na Shein, botki, mam nadzieję, że będą fajne. Aha, i zapraszam Was oczywiście standardowo na moją playlistę, słuchajcie, idziemy z godzinkami cały czas do przodu, ale no wciąż, tak jak mówię, brakuje tych godzinek, abym chciała do końca roku uzbierać te godzinki, więc sobie puśćcie gdzieś tam w tle, nawet wyłączcie dźwięk i róbcie swoje, byle te filmy moje leciały. Tutaj Wam linkuję playlisty i będzie mi bardzo miło, jeżeli tutaj wejdziecie sobie i pomożecie mi uzbierać godzinki. Także zapraszam Was do oglądania, będzie mi bardzo, bardzo miło, jeżeli wejdziecie i będziecie oglądać moje filmy, wtedy mi będą się naliczać godzinki, które mi jeszcze brakują. Co Wam chciałam jeszcze powiedzieć? W ogóle jak jesteśmy już przy Pepco, patrzcie, jakie piękne pojemniki na ciasteczka. Piękne są, więc lećcie do Pepco, bo pewnie jak ja pójdę, to już ich nie będzie. No i tyle Wam rzeczy chciałam powiedzieć, teraz oczywiście nie będę pamiętała. Wydaje mi się, że to będzie właśnie taki domowy, pogadankowy vlog. Do mnie przygotowania idą w ogóle do świąt pełną parą, powiem Wam. I nawet Andziex i Luka o tym mówili, że wszyscy już w tym roku żyją tak szybko tymi świętami i tak dalej, że z roku na rok tak jakby każdy z siebie samego napędza, że to wszystko dzieje się w ogóle coraz szybciej. Też tak zauważyliście, że to po prostu... I ja tak samo widzę, że się napędzam, dlatego że na przykład w tamtym roku nie kupiłam czegoś, to później w grudniu jak właśnie pojechałam do Szczecina, bo zawsze tak na początku grudnia sobie jedziemy do Szczecina, żebym ja sobie mogła się przygotować tak w pełni na święta i sobie kupić, co tam sobie upaczam i nie tylko. Na przykład na jarmark jechaliśmy w tamtym roku, to wszystko macie we vlogmasach w tamtym roku. To już później tego nie było i teraz też się już łapię na tym, że kupuję wszystko w tym roku. I co? I właśnie intro sobie ostatnio jakieś tam znalazłam. Jestem jakieś intro na kanału mam i u mnie nie będzie jakiegoś takiego, wiecie, ja nigdy nie mam takiego intro jakiegoś specjalnego zrobionego, aczkolwiek mi się marzy, ale ja to jakoś nie mam pomysłu ani w domu tych jakichś warunków, żeby to fajnie nagrać, czyli warunków w sensie... Nie mam pomysłu, co bym mogła zrobić. Ani tutaj nie mam gdzieś właśnie jakiegoś takiego jarmarku, który się wcześniej zaczyna, że mogłam w każdym razie coś, jakieś fajne przebitki Wam na jarmarku nagrać, czy jakoś ten, czy jakiejś galerii zajebistej, wielkiej. Nie mam tu nic takiego, właśnie o to chodzi, żeby Wam nagrać jakieś takie intro na kanał, jak niektórzy właśnie sobie robią. Także ja sobie pobrałam jakieś takie małe, jak co roku, że zawsze na te święta jakieś tam intro fajne, świąteczne, króciutkie staram się mieć i już sobie coś tam znalazłam, także będę miała, ale tak jak mówię, bez szaleństw i w ogóle swoją drogą kupiłam już, słuchajcie, pierwszy prezent na święta. Do kogo to nie mogę powiedzieć, bo ten ktoś ogląda, ale jest. Możecie się domyślić do kogo. No, więc tak. Co jeszcze Wam chciałam powiedzieć? Że za chwilę... kurtkę w ogóle Wam miałam pokazać, słuchajcie. Miałam Wam pokazać moją kurtkę zimową i jeszcze jedną czapkę, którą sobie kupiłam. Więc na pewno Wam jeszcze pokażę kurtkę, przymierzę Wam ją. Ale najpierw muszę jej zmontować film i zrobić pranie i później przebierzemy sobie pościel. I myślę, że będziemy kończyć tego vloga, bo już 12 minut gadam, także to będzie taki półgadankowy vlog, także ja już nie gadam. To, co mi się przypomniało, to Wam powiedziałam i resztę informacji w kolejnych vlogach, to, co mi się przypomni, bo jak ja się rozgadam, to widzę, nie ma końca, a tutaj w tym świetle w ogóle nie najlepiej wyglądam, także na razie kończę i dla Was odzywam się zaraz.
Słuchajcie, ja wam chciałam pokazać tą kurtkę, którą sobie kupiłam, bo wam mówiłam, że wam pokażę. I kurtka jest z Mohito i kosztowała 229 zł. Tu macie numer. Ja mam rozmiar 36 i właśnie ona niby jest cienka. I się zastanawiałam długo nad nią, ale jak ją chwilę ubrałam, niby cienka, ale jest bardzo ciepła, tylko teraz jeszcze wy zobaczycie. I ja mówię, no kurczę, czy to jest zimowa kurtka? I też się zastanawiałam nad mniejszym rozmiarem, bo ona jest taka trochę oversize. Ale tak, stwierdziłam, że jako pierwszy oversize lubię, a ubrać jakąś grubszą bluzę, bo to mam dzisiaj taki sweterek, ale jest cienki. Ja mam grubsze swetry czy jakąś bluzę. Nie wiadomo, że to już będzie... że już będzie ciaśniej. Nie wiem, jak bym tu miała pokazać, żebyście widzieli całe. O, tutaj ma takie kieszenie i tutaj też ma kieszenie. Obniżę trochę. No i jest dotąd i tak się prezentuje, no i mi się podoba, myślę, że fajna, taka pikowana i mówię, no mi się podoba, taka fajna pikowana, tu można się zapiąć praktycznie pod całą szyję, kaptur ma, dłuższa jest za tyłeczek, tak jak chciałam. Myślę, że jest spoko. No i słuchajcie, ja kończę tego vloga i pa, pa.